Suma dnia, Michał Trześniewski, witam Państwa. Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią się rozkręca. Minionej doby odnotowano 684 próby nielegalnego przedostania się z tego kraju do Polski. Zatrzymano 18 osób, 16 nielegalnych imigrantów i 2 przemytników. Jak poinformowano, już ponad 9 tysięcy żołnierzy pełni służbę przy granicy. Mimo to dochodzi do kolejnych prowokacji. Niemalże każdego dnia odnotowujemy kolejne przypadki agresywnego zachowania cudzoziemców po drugiej stronie granicy państwowej. Służby białoruskie aranżują sztuczne konflikty i ci cudzoziemcy rzucają różnego rodzaju przedmiotami w stronę funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Tylko w miniony weekend doszło do kilku takich sytuacji. W stronę naszych funkcjonariuszy i żołnierzy poleciały kamienie, kłody, jakieś przypadkowe rzeczy znalezione na podłożu, natomiast na szczęście nikomu nic się nie stało, uszkodzony został tylko pojazd Straży Granicznej. Prowokacje białoruskich służb tak naprawdę są różnego rodzaju. W ostatnim czasie zanotowaliśmy próby wywarcia wpływu psychologicznego na funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego. Wzdłuż granicy po białoruskiej stronie jeżdżą pojazdy służbowe, które z megafonów mają nagrany płacz dzieci oraz krzyki kobiet i to po prostu cały czas jest puszczane w kółko po to, aby naszych funkcjonariuszy, naszych żołnierzy jakby wyprowadzać z równowagi, aby wpłynąć ich na nich sumienia. No, w każdym razie takie sytuacje cały czas mają miejsce, a reżim białoruski stosuje różne sposoby, aby właśnie tą grę psychologiczną prowadzić. Od dzisiaj trzecia dawka szczepionki na COVID jest dostępna dla wszystkich dorosłych. Warunkiem jest upłynięcie 6 miesięcy od szczepienia podstawowego. Wiemy bardzo dużo na temat tego, jak długo utrzymuje się odporność po pierwszej i drugiej dawce i ona po 6-8 miesiącach spada. U niektórych bardziej, u niektórych mniej, ale spada. Natomiast po trzeciej dawce ta odporność prawdopodobnie będzie dłużej się utrzymywała. Miejmy nadzieję, że dużo, dużo dłużej. Nie mamy jeszcze oczywiście żadnych twardych, dokładnych badań na ten temat, ale mamy nadzieję, że to szczepienie nie będziemy musieli powtarzać tak często. To jest normalna sytuacja w przypadkach chorób wirusowych i nie tylko wirusowych. Czasem szczepimy pod rząd kilka razy, żeby wywołać efekt immunizacji, komórki pamięci, odporność komórkowa i przeciwciała biorą w tym udział. To wszystko ma ogromne znaczenie i wtedy możemy później szczepić czy doszczepiać dawkami przypominającymi dużo rzadziej niż w tych pierwszych wariantach. Więc miejmy nadzieję, że będzie to raz na rok, a może raz na 3 lata. W dzień zaduszny 96 lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza. Z tej okazji odbyły się uroczystości z udziałem ministra obrony narodowej. Grób powstał jako część Pałacu Saskiego. 2 listopada 1945 roku złożono pod kolumnadą pałacu szczątki bezimiennego obrońcy z Lwowa z 1918 roku. W kolumnadzie Pałacu Saskiego i w okresie międzywojennym i teraz znajdują się nazwy miejsc bitewnych, gdzie polski żołnierz, a wcześniej rycerz, przelewał krew za wolność. Warto je przeczytać. Od bitwy pod Cedynią, przez Grunwald, Kłuszyn, Kirchholm, przez Lwów, Wilno, Warszawę, aż po walki żołnierzy niezłomnych. Kilkanaście pokoleń walczyło o to, abyśmy byli wolni, abyśmy mieli przysługujące nam miejsce w wolnej Europie i wolnym świecie. I wreszcie warto przypomnieć scenę i słowa, które rozegrały się tu w 1979 roku. Przy grobie nieznanego żołnierza uklękło 2 przywódców narodu. Ojciec Święty Jan Paweł II, syn oficera II Rzeczpospolitej, i ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, kapelan Armii Krajowej, żołnierz Powstania Warszawskiego. Modlili się długo, a potem w tej najważniejszej dla dziejów współczesnej Polski homilii Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział słowa, które tutaj i codziennie warto przypominać.
mówił ten największy z rodu Polaków, iż grób nieznanego żołnierza świadczy o tym i woła o tym, na iluż frontach musiał przelewać krew polski żołnierz, aby udowodnić, że nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie zlikwidowana, ale w ramach całościowej reformy sądownictwa. W niedzielę polityk PiS-u Ryszard Terlecki powiedział, że projekt ustawy w tej sprawie za tydzień trafi do Sejmu. W zeszłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał płacić Polsce 1 000 000 dziennie kary za niewstrzymanie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. Konsekwencji negatywnych dla systemu prawa w Polsce nie będzie po zlikwidowaniu Izby Dyscyplinarnej, bo ona zostanie przekształcona pewnie w wydział w Izbie Karnej. Nie wiemy jeszcze, kto tam będzie orzekał w sprawach dyscyplinarnych, ale w każdym demokratycznym państwie prawnym jest odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i do tego musi być powołany specjalny sąd. A czy on się będzie nazywał oddzielną izbą w Sądzie Najwyższym, czy to będzie oddzielny wydział w Izbie, powiedzmy, karnej Sądu Najwyższego, to ma organizacyjne, wtórne znaczenie. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nic się nie zmieni poza nazwą? No ustanie przynajmniej na chwilę spór między Brukselą a Warszawą, ale bym powiedział z akcentem na chwilę. Czyli potem może być w dalszym ciągu, mogą być podobne, że tak powiem, pretensje i zarzuty ze strony Brukseli do Polski? No nie, już może nie o Izbę Dyscyplinarną, ale o inny składnik reformy Sądu Najwyższego, która ta reforma zostanie dokonana zgodnie z zapowiedziami wraz z likwidacją Izby Dyscyplinarnej w kształcie, jakim znamy. Setne urodziny obchodzi Wanda Pułtawska, psychiatra, więzień obozu koncentracyjnego Ravensbrück i przyjaciółka Jana Pawła II. Wanda Pułtawska, obchodząca dzisiaj setne urodziny, jest jedną z najważniejszych postaci polskiego laikatu, ja bym powiedział, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. No, wspaniała postać, odważy się powiedzieć, mam nadzieję, że przyszła święta i to niebawem. Dlaczego? Dlatego, że no, jej życiorys jest absolutnie wspaniały. Była więźniarką Ravensbrück, jednego z hitlerowskich obozów dla kobiet. Tam była poddawana no, zupełnie nieludzkim eksperymentom pseudomedycznym. Znosiła to z wielką odwagą, z wielką pokorą, a zarazem z wielką nadzieją. Ona wspomina przecież w wielu miejscach, że będąc bliska śmierci głodowej, jednocześnie planowała całe swoje życie. Później no, wielki rozdział w jej życiorysie kilkudziesięcioletni to jest rozdział przyjaźni z Karolem Wojtyłą. Najpierw jako księdzem poznali się przecież w kościele świętej Anny, w duszpasterstwie akademickim w Krakowie, później z biskupem i arcybiskupem krakowskim i wreszcie z papieżem. To jest niezwykła przyjaźń. Wanda Pułtawska była jedną z głównych obrońców życia i to niezwykle kompetentnych. Przecież ona była lekarzem, psychiatrą, robiła badania i później publikowała te badania, niezwykle ważne, o syndromie poaborcyjnym, no, to ona dawała cały ten naukowy background, jak aborcja jest bardzo niebezpieczna, niszcząca dla kobiety, więc znowuż, no, gdyby nie Wanda Pułtawska, no to nie byłoby też całego tego pokolenia, tak dobrze przygotowanego pokolenia obrońców życia w Polsce, które wywalczyło najpierw ustawę z 93 roku bardzo radykalnie ograniczającą aborcję i wreszcie tą ewolucję, jaka nasza ojczyzna przeszła aż do orzeczenia z ubiegłego roku Trybunału Konstytucyjnego. Więc wielka, historyczna, święta postać wspaniałej kobiety, wielkiej damy Kościoła Polskiego i Kościoła Powszechnego. Opozycja zjednoczyła się na Węgrzech, żeby za wszelką cenę pokonać Viktora Orbana. W
tym celu zorganizowała prawybory i 17 października ogłosiła wspólnego kandydata na premiera. Został nim Peter Markizaj. Opozycja w wyborach parlamentarnych, które odbędą się za pół roku, wystartuje jako jedna koalicja, składająca się z 6 partii. O sprawie mówił profesor Maciej Szymanowski. To jest taki antypis czy antyfides w tym przypadku. Bardzo szerokie porozumienie od postkomunistów, czyli tak przekładając na język polski, od SLD do Konfederacji, do partii raczej uważanej, że stojącej mocno na prawo od Fideszu, do partii Jubik. No, jak widać, zmiana kandydata, bo się odbyła w międzyczasie zmiana kandydata, tym kandydatem na przyszłego premiera i zjednoczonej opozycji lewicowo-liberalno-prawicowej miał być nadburmistrz Budapesztu, pan Koraczoń, gościł zresztą niedawno w Polsce latem podczas pewnego kampusu. No, ten kandydat został wycofany właśnie dlatego, że jednak ta szeroka koalicja no, aż tak bardzo nie punktuje w tych sondażach, zwłaszcza w tych sondażach, które są wykonywane w okręgach jednomandatowych, a ordynacja węgierska jest taka, że większość miejsc w parlamencie jest obsadzona w wyniku wyborów w okręgach jednomandatowych. Stąd wymiana na takiego Viktora Orbana II, wymiana kandydata na premiera, przywódcy tego obozu antyfides, na konserwatystę tym razem zdecydowanego, ojca 7 dzieci, osobę, która przyznaje się do swojego katolickiego wyznania i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy, czy to w przyszłym tygodniu jedzie do Brukseli, przedstawi się ważnym osobistością nowy kandydat na premiera. Ale czeka go ciężka kampania, nie da się ukryć. Tylko jeden przykład podam, że gdyby wybory w jego, jest to burmistrz takiego małego miasteczka na południu Węgier, Hud Mezywaszarhely się nazywa. I gdyby wybory odbywały się w jego mieście i gdyby kandydował w tych wyborach, to wszystko wskazuje na to, żeby nie przedłużył swojego mandatu. Także no, zobaczymy, jakiego losu się potoczą w samej kampanii. COP26 w Glasgow to już 26. konferencja klimatyczna, na której światowi przywódcy poszukują sposobu rozwiązania kryzysu klimatycznego. Każdego roku następuje przegląd zobowiązań w ramach celu tzw. porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2% Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Paulina Bilińska. Próby ograniczenia zmian klimatycznych, a tym samym wprowadzenia stałych innowacji poprawiających jego jakość, to praca na rzecz przyszłych pokoleń. O konsekwencjach dotychczasowych działań międzynarodowi przedstawiciele przypominają podczas trwającego szczytu w Glasgow. Tylko w zeszłym roku stopiło się ponad 600 miliardów ton lodu na Grenlandii. Cała ta woda musi gdzieś trafić i jest niewiarygodnie okrutne, że małe państwa wyspiarskie znajdują się na pierwszej linii frontu strat i szkód. W walkę o lepsze jutro włączają się przywódcy z całego świata, ale również biznesmeni i celebryci, także brytyjska rodzina królewska. W nadchodzących dniach świat ma szansę przyłączyć się do wspólnego celu, jakim jest stworzenie bezpieczniejszej i stabilniejszej przyszłości dla naszych ludzi i planety, od której jesteśmy zależni. Historia pokazała, że kiedy narody łączą się we wspólnej sprawie, zawsze jest miejsce na nadzieję. Prezydent USA Joe Biden podkreślił, że wzrost cen energii powinien być traktowany jako wyzwanie i jednocześnie wezwanie do działania na rzecz poprawy środowiska. Jednym ze sposobów może być dywersyfikacja źródeł energii i zwrot w kierunku energii odnawialnej. Ochrona naszych lasów i innych ekosystemów jest niezbędna, aby zrealizować nasze cele klimatyczne. Dzisiaj ogłaszam nowy globalny plan ochrony lasów, w który zaangażuje wiele podmiotów rządu USA. W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Rosji Władimir Putin, którego nagranie było transmitowane podczas konferencji. Rosja zobowiązuje się do osiągnięcia neutralnej gospodarki pod względem emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2060 roku. 20% światowych lasów znajduje się w naszym kraju. Dlatego zamierzamy podjąć najszersze działania, aby je chronić. Szczyt klimatyczny przyciąga uwagę ekodemonstrantów, którzy przy użyciu trafiających do masowej wyobraźni środków chcą zwrócić uwagę międzynarodowych władz, ale także uświadomić ludziom powagę kryzysu. Tym razem posłużyli się nawiązaniem do popularnego serialu Squid Game. Działacze z całego świata zwracają uwagę polityków, aby przestali igrać z kryzysem klimatycznym. To, co się dzieje, to cyrk. Padło dużo pokrzepiających słów, które dają nadzieję. Ale gdzie jest realne działanie? Zmiany
klimatu to najpoważniejszy problem, z którym mierzy się świat. Nie ma wątpliwości, że obecnie walka o poprawę klimatu to cel każdego kraju, a może nawet każdego przedsiębiorstwa. Niestety, nie wszystkie kraje mogą sobie pozwolić na błyskawiczne wprowadzenie zmian. Problem ten podczas pierwszego dnia szczytu poruszył premier Mateusz Morawiecki. Nie wszyscy zaczynamy od tego samego punktu. Natomiast wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie. Transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi. By zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi stawiać w centrum dobro obywatela. Jak podkreślił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w trosce o dobro klimatu nie wystarczą chęci. Transformacja energetyczna generuje gigantyczne koszty finansowe, gospodarcze i społeczne. Przykładem może być spór o kopalnię węgla brunatnego w Turowie. W przypadku Polski przestawienie odejścia od węgla oznacza konieczność przestawienia na gaz najszybciej, jak to jest możliwe, ale gaz musiał być importowany niestety z kierunku wschodniego, co oznacza element szantażu politycznego i tego oczywiście nie chcemy, więc dopóki nie mamy energii atomowej, ciężko jest rozmawiać o takim drastycznym odejściu od węgla. Nie ma wątpliwości, że organizatorzy i uczestnicy COP26 stawiają przed sobą szczytne cele, jednak ich działania podają te cele w wątpliwość. Joe Biden przybył do Glasgow w kolumnie 85 samochodów. Niektórzy światowi liderzy i biznesmeni wybrali prywatne odrzutowce, m.in. założyciel Amazona, szef Bezos, książę Monako Albert czy książę Karol. Do tej pory na miejsce szczytu klimatycznego przybyły 52 takie maszyny. Łącznie w ciągu całego dwutygodniowego spotkania ma ich dotrzeć około 400. Nazywany przez krytyków szczytem zielonej hipokryzji, COP26 potrwa do 12 listopada. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Miłej nocy.